który będzie służył studentom, zarówno w ich nauczaniu, jak i zamieszkaniu. Jestem przekonany, że bardzo komfortowym i tanim, przyciągającym do nas studentów z całej Polski oraz zagranicy. Myślę, że wiele osób w regionie jest wdzięcznych za pracę, którą mieli dzięki tej inwestycji. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia naszych studentów i uczynili ich studiowanie lepszym. A studentom życzę wygodnego użytkowania akademika, gdyż patrząc na ten nowoczesny i gustownie urządzony obiekt, nie wyobrażam sobie, aby było inaczej. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj 16 miesięcy od momentu podpisania umowy o realizację tej inwestycji. Ta inwestycja realizowana była w takim systemie projektu i buduj, to znaczy otrzymaliśmy tylko koncepcję, jak ten obiekt powinien wyglądać i wspólnie z zespołem oddelegowanym przez pana rektora i z panem rektorem urządziliśmy dokumentację i przystąpiliśmy do realizacji tego obiektu. W tym miejscu chciałbym podziękować na ręce pana rektora za wzorową współpracę najpierw przy tworzeniu dokumentacji, a potem przy realizacji, no bo bez tej wzorowej, kompetentnej współpracy z zespołem i z panem rektorem w tak krótkim czasie ten obiekt by nie powstał. Obiekt jest obiektem pięciokondygnacyjnym, z użytkową piwnicą, to jest 3000 metrów kwadratowych. Na czterech kondygnacjach górnych są pokoje studenckie, jest ich 48, natomiast tutaj, gdzie stoimy, jest ta w parterze część dydaktyczna. Obiekt jest obiektem nowoczesnym, nie będę wymieniał instalacji standardowych, które obiekt jest wyposażony, natomiast powiem o tych ponadstandardowych. Jest tutaj pokaźna instalacja fotowoltaiczna, która będzie służyć produkować prąd na potrzeby akademika i to do takich paneli wolno stojących już się przyzwyczailiśmy, natomiast tutaj no chyba w powiecie, a nawet na północy Lubelszczyzny jest pierwsza instalacja na elewacji, bo elewacja południowa jest zabudowana panelami fotowoltaicznymi. Obiekt posiada pompy ciepła, które też będą służyły i nie będzie jakiegoś źródła centralnego, tylko będzie no, pozyskiwanie tego ciepła i jest wyposażony też w ogrzewanie podłogowe, wentylację, która nie tylko będzie ogrzewała i wymieniała powietrze, natomiast też i chłodziła. No, zmiany klimatu idą w tym kierunku, że w lecie jest tam coraz goręcej, w związku z tym tutaj taka możliwość będzie. Przy obiekcie tak się złożyło, że już były zaangażowane osoby, które są absolwentami Państwowej Szkoły Wyższej. Pracowały zarówno przy projektowaniu, jak i przy realizacji. W firmie zatrudniamy więcej już absolwentów, bo chwilowo mieliśmy nawet 10, ale w tym momencie mamy 6 absolwentów Państwowej Szkoły Wyższej i zarówno w biurach projektów, a nawet na takich znaczących budowach w Warszawie są kierownikami. Świadczy to o tym, że uczelnia dobrze przygotowuje kadry, które potem znajdują swoje miejsce w przemyśle, w gospodarce. Chciałbym pożyczyć uczelni, żeby ten obiekt właśnie służył rozwojowi uczelni, rozwojowi kształcenia, tak aby przyszłe kadry były lepiej, jeszcze bardziej przygotowane do tego, żeby służyć gospodarce regionu. Wszystkiego dobrego. I Ducha Świętego. Prosimy, czy dobry dzień.
Brawa. Współpracy. Dziękuję serdecznie.